Rozmowa dnia. Czas na rozmowę z naszym gościem, a jest nim dziś poseł Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15. Dzień dobry, panie poseł. Dzień dobry, witam. Śledzi pan trochę Olimpiadę, czy za późno? Bo w nocy większość konkurencji się rozgrywa. No, jak większość ciekawostek z telewizji wypływająca z Olimpiady jest przeze mnie oglądana. Cieszę się bardzo z szypiornistami. No jakby nie była to polska dyscyplina z czasów jeszcze II wojny światowej, chłopaki walczą. No dobrze to wygląda. Zobaczymy, czy będą mieli medal, czy nie. Ci te, te, takie oczy wielkie kibiców, którzy mówią: Złoto mamy, nie ma, nie ma sprawy, mamy złoto no to jeszcze trochę jeszcze trochę trzeba będzie poczekać natomiast siatka jeżeli chodzi o siatkarzy no trochę się zawiodłem no Wszyscy, mogło być lepiej mogłoby że... być lepiej potencjał drużyny bardzo mocny natomiast coś trzeba Zrobić w tej sferze emocjonalnej, dlatego że oni się bardzo łatwo załamują. To jest tak, że są takie momenty takiego, um, takiego um, szczęścia, jakiegoś, jakiegoś takiego po, poniesienia emocjonalnego, i wtedy wygrywają jak leci, i nagle coś klika um, i zaczynają być podrzędną drużyną. I to, 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 to martwi. Tutaj, ale to od początku mamy chyba z tym kłopoty. Ale dużo radości sprawiła nam zapaśniczka Monika Michalik, która pokonała Rosjankę no, i wywalczyła brązowy. Ja Jeżeli o nas chodzi, to szczególnie Rosjankę. <noise> Zaimponowała Pana tak, widzę. Tak, tak. To porozmawiajmy teraz o konkurencji, w której występuje Pana ugrupowanie. Mhm. 9% poparcia uzyskuje Kukiz 15 w najnowszym sondażu TNS Polska. To daje trzecią lokatę, czyli mówiąc językiem olimpijskim, miejsce na podium. No I brązowy medal, oczywiście pod warunkiem, że dowieziecie ten wynik do wyborów. To czym zaskoczycie konkurencję i wyborców po wakacjach? Z jakimi propozycjami wystąpi Kukiz 15? Panie redaktorze, no, padło słowo zaskoczycie. I faktycznie zaskoczymy. Cofam tylko... co się? <laughs> tylko tyle, że są takie ugrupowania, które z otwartą buzią czekają na różnego rodzaju zapowiedzi i eksploatują te tematy. Więc my, nauczeni doświadczeniem, Ugrupowań spoza trój pierwszej trójki nie mówimy, nie uprzedzamy, a i powiem, że taki wyścig na ustawy też nie bardzo nam się podoba. To jest my chcielibyśmy jednak mieć bezpośrednio wpływ na, na to, co się robi i w jaki sposób się robi. Nie mamy wpływ na rządzących wielkiego, bo jak wykazała uchwała Wołyńska, jednak jakiś tam wpływ mamy. Czyli nauczyliśmy się żyć z tym, że nie jesteśmy języczkiem uwagi, i zaczynamy, zaczynamy skutecznie zacząć działać nawet w sferze rządzącej, a więc znaleźliśmy sposoby na. Na rządzących. Ale jesienią na przykład planowane są wybory do władz regionalnych budujecie struktury niczym, tak. rasowa partia, czy nie pojawiają się takie głosy, że może warto porzucić ten garnitur stowarzyszenia i zająć się polityką na poważnie jako partia polityczna. E, nie, nie pojawiają się takie głosy. Ja, ja, ja osobiście jestem zwolennikiem, na przykład, takiej formy, żeby przeistoczyć się w partię, ale bo uważam, Czyli że nie To jest narzędzie. Do uprawiania polityki, yy, z punktu widzenia biznesowego choćby. Stowarzyszenie jest do załatwiania spraw, yy, a nie prowadzenia polityki. I, I prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o mnie osobiście, to ja uważam, że Kukiz 15 powinien być partią, natomiast jestem w zdecydowanej mniejszości i tutaj kolegom, że tak powiem, no, demokracja ma swoje prawa, ja mogę mieć własne zdanie, natomiast większość w Kukiz 15 uważa, że to powinno być stowarzyszenie i tak też będzie. Nie chcę pan powiedzieć, jakie konkretnie ustawy zostaną, projekty ustaw zostaną złożone, ale może chociaż pan powie o, o, o zakresach tych tematów. PiS zapowiedział to będą emerytury, to będzie edukacja, to będzie zdrowie. My się, my się kierunkujemy na konstytucję, staramy się zorganizować w okolicach konstytucji. P, czyli po prostu idziemy cały czas w kierunku musimy mieć konstytucję nowoczesną, po to, żeby społeczeństwo, czyli m.in. radiosłuchacze w tej chwili, mieli możliwość czynnego udziału w, w pracach rządu, czyli w rządzeniu krajem. Jak widać, odrywanie się rządzących od e, ziemi jest powszechną e, metodą, e, czy też sposobem na życie, więc e, no my, społeczeństwo, musimy jednak patrzeć na ręce i mieć możliwość wpływu na to e, w postaci e, tanich referendów, czy też jedno. Na przykład, wybierzmy sobie jeden dzień w roku, czy dwa dni w roku, które się nazywają dniami referendalnymi, i w tym dniu załatwiajmy te sprawy przy jednej cenie referendum, bądź. Innego sposobu na wypowiadanie własnych opinii i wpływanie na rządzących. Mamy już takie pomysły i tyle. Mamy też oczywiście. Ja jestem wiceprzewodniczącym komisji do spraw regulacji, deregulacji. Więc zapewne ten rok będzie bardzo intensywny w moim życiu, bo, bo będziemy rzucali się na deregulację państwa. Czyli będziemy starali się wykazywać te sfery życia gospodarczego, w którym trzeba wszystko. Uprościć albo zlikwidować nawet. Jeżeli nie mamy bezrobocia, to w jakim celu trzyma się urzędy pracy? Po co, po co te urzędy w ogóle? To są tysiące ludzi, którzy pobierają uposażenia, a dla których nie bardzo ja widzę sens trzymania, których nie widzę sensu trzymania na, na garnku państwa mamy dzisiaj sytuację taką, że spada nam produkcja, o tym się nie mówi, ale gwałtownie spada produkcja, więc dla mnie takie sytuacje, w której plan Morawieckiego jest wprowadzany, czy też ma być wprowadzany kiedyś za jakieś bajońskie pieniądze, no to ja mówię poczekajmy chwilę z tym planem dziesięcio- czy pięcioletnim i najpierw zacznijmy od własnego podwórka, od uproszczenia Prawa podatkowego. Polaków nie trzeba zachęcać do tego, żeby pracowali, i trzeba dać im możliwość tylko i wyłącznie pracy. A tymczasem zachodni kooperanci, partnerzy mieli w Polsce jak w puchu, a my musimy tyrać i płacić podatki. No strefy ekonomiczne dla mnie to jest tylko PR-owskie zagranie. Jeżeli oni nie płacą podatków w Polsce, to po co oni w ogóle są w Polsce? Panie pośle, a porozmawiajmy o takich relacjach wewnątrz sejmowych. Czy zmienią się relacje z prawem i sprawiedliwością? Czy wciąż będziecie taką sprzyjającą opozycją wobec pis Więc myślę tak, że jeżeli chodzi o taką retorykę w, w kontaktach z prawem i sprawiedliwością, to w oczywisty sposób mamy wspólny mianownik. Przy polityce historycznej, przy, przy yy, yy, sprzyjaniu własnej ojczyźnie. Tutaj nie, nie ma i w stosunku do Europy również. Więc yy, tu myślę, że współpraca będzie zawsze i wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o codzienną taką pracę no to Prawo i Sprawiedliwość musi wziąć w końcu pod uwagę fakt, że nie wszystko wie najlepiej, ale są y, y, ugrupowanie takie jak z 15, które naprawdę trzyma kciuki y, za Prawo i Sprawiedliwość, żeby rządziło sprawiedliwie y, i żeby rządziło skutecznie, tylko muszą czasami słuchać, bowiem sporo błędów robią takich niemowlęcych, sporo błędów y, podyktowanych dobrymi chęciami, bądź, bądź tempem wprowadzania Zmian. E, po... Uważa pan, że za szybko pewne rzeczy się dzieją. Wszystko, to, jest, to jest tak, jak się szybko jedzie, to się mało widzi. Jak się szybko działa, e, to się robi dużo błędów. E, tymczasem mają. E, te, mamy tutaj na przykład. Trybunał Konstytucyjny i cały problem trybunału. Gdyby nas posłuchano od samego początku, gdyby chciano z opozycją rozmawiać, nie byłoby żadnego dymu. No. Prawo i sprawiedliwość doprowadziłoby do zmian, które by wprowadziły równowagę w Trybunale Konstytucyjnym zakłóconą przez platformę obywatelską w czerwcu 2015 roku i nie byłoby tego europejskiego zamieszania całego. Panie pośle, po wakacjach sam zajmie się prezydenckim projektem ustawy Frankowej. To dobry projekt, jak będzie głosował pana klub? To nie, to, to nie jest dobry projekt. My cały czas uważamy, mamy kontakt bezpośredni z Frankowiczami i tutaj chcę Państwu powiedzieć, że tutaj nikt po państwowe pieniądze nie chce ręki wyciągać, bowiem wygląda sprawa w, w sposób oczywisty dla mnie. Jako przedsiębiorcy jest to jasne i klarowne. Pożyczy, pożyczyliśmy 400 zł, oddaliśmy 300, a jesteśmy winni 600. To jest po prostu zwykły kant bankowy i z tym trzeba dać radę. Banki muszą oddać pieniądze zwyczajnie. Czyli KUKI z 15 jakie rozwiązanie proponuje? W porozumieniu z Sankowiczewem przewalutowanie, z przewalutowanie w, chwili, w chwili zawarcia umów. E, bowiem, franki nie miały w ogóle miejsca. To jest, jakaś, to jest jakaś abstrakcyjne pojęcie zupełnie bankowe. Pożyczamy złotówki, mówimy, że to są franki. To chyba coś nie tak. Ale prezydent Duda mówił podobnie na, w kampanii I coś wyborczej się zmieniło. i coś się zmieniło. Być Lobby, może zobaczył. Lobbing, Być... lobbing bankowy jest naprawdę mocny w Polsce. Argumenty, argumenty są takie: taka, tak, takie przewalutowanie zniszczyłoby system bankowy w Polsce. Czy pana to nie przekonuje? Nie podzielam tych, nie podzielam absolutnie tych obaw. Nie podzielam dlatego, że te pieniądze ktoś gdzieś jednak bierze. Te zyski są generowane i banki odprowadzają od tego podatki. Gdzie są te pieniądze? Przecież jeżeli, nie wiem, pan kupuje samochód, dostanie pan motor po panu latach, się okaże, że to jest motor, to, to trzeba panu pieniądze zwrócić za tą niekorzystną transakcję dla pana. Ja jestem zdania, że banki i tak tą sprawę przegrają w sądach i będą musiały zwrócić pieniądze, bowiem te wszystkie umowy są traktowane przez sądy jako bezprawne. To co w takim razie Prawo i Sprawiedliwość musiałoby zrobić z tym prezydenckim projektem, żeby zyskać głosy posłów Kukiza? No przede wszystkim przeczytać to, co my złożyliśmy. To jest, to jest raz. I ze zrozumieniem podejść do tematu. Tak jak powiedziałem, Ile pożyczyłem, ile oddałem, ile jestem winien. I z tego wynika problem. Ja nie wziąłem wtedy franków, bo nie wierzę w cuda i nie wierzę w okazję. Ludzie dostali po zupełnie innych, preferencyjnych warunkach wtedy te kredyty frankowe, gdzie odmawiano im kredytów złotówkowych. I to był taki aktor spacerczy, chce mieszkanie, więc wezmę we frankach, e, jeszcze bardziej mi się opłaca. A to te banki zachowały się bardzo sprytnie. Natomiast ja bym chciał tutaj powiedzieć i, e, e, i trochę przemówić do Prawa i Sprawiedliwości, korzystając z, pana, z Państwa stacji e, w sprawie dotyczącej marihuany. No litości, ludzie, przecież to cierpią obywatele, chorzy. Ustawa leży. Obiecaliście Prawo i Sprawiedliwość tak Piotrkowi Leroyowi 15, jak i nam wszystkim w z 15, że wprowadzicie tą ustawę. I najwyższy czas, żeby dopełnić tego faktu. Apelował za pośrednictwem radiowej jedynki poseł Marek Jakubiak z klubu Miłego dnia 15. Życzę. Dziękuję bardzo za Do widzenia. Dziękujemy. Rozmawiał Wojciech Dąbrowski.